Pokażę Wam teraz, jak zrobić pyszną sałatkę, szybką i bardzo smaczną. Sałatkę zrobimy z cebuli i z papryki. Papryka jest kolorowa, żółta, czerwona i zielona. Bardzo szybko i bardzo smacznie. Cebulę kroimy w ćwiartki lub takie większe, mniejsze kawałki w ten sposób. Chodzi o to, żeby to nie było, żeby nie były za cienkie kawałki. I cebulę mamy już pokrojoną i teraz kroimy paprykę. Tak samo w takie kawałki jak cebulę. I teraz cebulę wrzucamy na wcześniej nagrzaną patelnię z oliwą z oliwek. Patelnia jest nagrzana z oliwą z oliwek. Teraz wrzucam tutaj pokrojoną cebulę. I czekamy, aż się cebula zeszkli odrobinę. Zobaczcie, cebula jest już podsmażona i teraz solę troszkę. Proszę. I dodaję paprykę. I mieszamy to wszystko fajnie. I zobaczcie, moi kochani, tak to wygląda. Bardzo fajnie upieczone. Sałatka z papryki i cebuli już jest zrobiona. Zobaczcie, tak to wygląda. A smakuje przepysznie. Można do tego jeszcze dodać świeżego tymianku. I wspaniały dodatek do mięs. Kartofli.